Dwóch biznesmenów opłacało Stefanowi Niesiołowskiemu spotkania z prostytutkami. A on pomagał im w zdobyciu kontaktów w grupie Azoty. Kontaktów i kontraktów. I wiesz co? Sąd uznał, że do korupcji jednak nie doszło. A wiesz dlaczego? Bo Niesiołowski pomagał przedsiębiorcom jako ich wieloletni przyjaciel, a nie poseł na Sejm. I to jest patent cudowny. Ja bym naprawdę chciał poznać tego sędziego, czy też tę panią sędzię. To wtedy, stary, może zrobić wszystko. Ale bo co? Bo z przyjacielem to nie ma korupcji, nie? Nie ma.